Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj! Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego czwartego modułu kursu Podstawy turystyki. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. W trakcie tego filmu zapoznasz się z charakterystyką pośredników turystycznych oraz rolą agentów turystycznych. Pośrednik turystyczny to przedsiębiorca, który na zlecenie klienta i w jego imieniu zawiera umowę z organizatorem turystyki lub innym usługodawcą, na przykład hotelem, firmą transportową. Pośrednik nie ponosi odpowiedzialności za jakość wykonanej usługi przez wymienionych przedsiębiorców. Może odpowiadać za niedochowanie należytej staranności przy wyborze kontrahenta i usługi dla klienta. Jest zobowiązany uzyskać wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Pośrednik jest pełnomocnikiem klienta i działa w jego imieniu. W oparciu o umowę o pośrednictwo, biuro podróży może na zlecenie klienta i w jego imieniu dokonywać zakupu lub rezerwacji usług turystycznych. Według danych z Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych obecnie na rynku funkcjonuje tylko 12 podmiotów, których jedynym przedmiotem działalności jest pośrednictwo turystyczne. W związku z tym planowana jest nowelizacja ustawy o usługach turystycznych i objęcie organizatorów turystyki i pośredników turystycznych jedną definicją. W rzeczywistości dla obydwu form działalności obowiązują te same przepisy, nakładające identyczne obowiązki. Przykładem imprez turystycznych realizowanych przez pośredników turystycznych są wycieczki szkolne, wyjazdy integracyjne dla firm oraz wyjazdy związane z wydarzeniami sportowymi i kulturalnymi. Podstawową rolą agentów turystycznych jest sprzedaż produktów turystycznych przygotowanych przez organizatorów turystyki. Agent działa w imieniu i na rzecz organizatora turystyki posiadającego wpis do ewidencji organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Współpraca opiera się na podstawie umowy agencyjnej. Zawarcie umowy agencyjnej oznacza przyjęcie przez strony odpowiednich procedur dotyczących zamawiania i anulowania świadczeń, obiegu dokumentów oraz przekazywania należności za świadczenia, jak też ustalenie zasad udzielania agentowi prowizji, dostarczania mu przez dostawców materiałów informacyjnych i reklamowych oraz udziału dostawcy w promocji sprzedawanego produktu. Agenci turystyczni dzięki dostępowi do systemów rezerwacyjnych GDS, Sambre, Amadeus, Galileo i WorldSpan sprzedają również pojedyncze usługi, np. bilety lotnicze, bilety kolejowe, miejsca w hotelu. Popularną formą działalności jest prowadzenie internetowego biura podróży, czyli sprzedaż oferty tylko poprzez stronę internetową. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.